Prezydent, korzystając z przysługującego odwołania do uchwały składu orzekającego, złożył stosowne odwołanie do pełnego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, wnosząc o jej uchwalenie oraz wydanie pozytywnej opinii o projekcie budżetu miasta Grudziądza na rok 2017. Taka opinia została przyjęta na posiedzeniu Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej w dniu 13 grudnia, na posiedzeniu uchwała została przyjęta w dniu 13 grudnia. Na posiedzeniu komisji uczestniczyło 6 członków komisji, 7, 4 członków komisji głosowało za, 2 było przeciw, w tym ja zgłosiłem zdanie odrębne, które Państwu przeczytam. Nawiązując do podjętej przez Komisję Budżetu i Polityki Gospodarczej Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 13 grudnia 2016 roku uchwały nr 1/16 w sprawie opinii o projekcie budżetu miasta na rok 2017, jako przewodniczący tej komisji, a równocześnie wykonujący mandat radnego, zgłaszam sprzeciw w postaci zdania odrębnego co do stanowiska komisji. Pozytywne zaopiniowanie przez komisję projektu uchwały budżetowej gminy miasta Grudziądz, pomimo swojej proceduralnej poprawności, nie znajduje merytorycznego uzasadnienia. Na projekcie uchwały budżetowej na rok 2017 w długim cieniu kładzie się nierozwiązana i zaogniona kwestia funkcjonowania Regionalnego Szpitala Specjalistycznego, którego organem tworzącym jest gmina miasto Grudziądz. Przyjęte przez Radę Miejską zasady procedowania nad projektem uchwały budżetowej określone uchwałą nr 55/42/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku wraz z późniejszymi zmianami są jasne i precyzyjne. Opiniowanie przez Komisję Budżetu i Polityki Gospodarczej projektu budżetu stanowi istotny element na drodze jego uchwalania. Procedura taka nie powinna być jednak używana jedynie do spełnienia formalnych obowiązków opiniodawczych organu, jakim jest Komisja Budżetu i Polityki Gospodarczej. Pełniąc obowiązki przewodniczącego Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej, staram się, aby opinie komisji odnosiły się do meritum sprawy i w sposób wyważony oraz merytoryczny dotykały materii planu finansowego miasta na kolejny rok. Budżet jest bowiem tworem mającym wiele wymiarów, w tym przede wszystkim wymiar ekonomiczny. Powinien on zapewniać zrównoważenie się strumieni dochodów i wydatków miasta, wskazać ich główne źródła powstawania, wskazać podstawowe kierunki wydatkowania. A wszystko to przy zagwarantowaniu osiągania podstawowych celów, jakimi są realizacja zadań publicznych oraz zrównoważony rozwój miasta. Ponadto budżet jest regułą prawną, o czym świadczy jego forma uchwała Rady Miejskiej dająca upoważnienie dla prezydenta do prowadzenia gospodarki finansowej miasta w kolejnym roku. Te elementy związane są nierozłącznie z realną możliwością wykonania zaprognozowanych dochodów, zaplanowanych wydatków oraz efektywnego zarządzania długiem. Zgodnie z obowiązującymi zasadami projekt uchwały budżetowej na rok 2017 uzyskał pozytywną opinię komisji, lecz fakt ten należy postrzegać jedynie w kategoriach zachowania procedury. Z punktu widzenia merytorycznego przedstawiony projekt wywołuje sytuację niezwykle niebezpieczną dla miasta, polegającą na uchwaleniu budżetu, który z bardzo dużym prawdopodobieństwem zostanie skutecznie zablokowany przez organ nadzoru finansowego, jakim jest Regionalna Izba Obrachunkowa. Ja pragnę Państwu przypomnieć, że to było pisane kilka dni, jakiś czas temu, a dzisiaj mamy już praktycznie pewność, że taka procedura nastąpi. W tej sytuacji od stycznia 2017 roku miasto będzie miało podstawy do pobierania należnych mu dochodów czy też ponoszenia wydatków na realizację podstawowych zadań publicznych. Niestety ze względu na wysoce prawdopodobne wdrożenie przez RIO procedury unieważnienia tejże uchwały budżet straci jedną z podstawowych cech, zapewnienie stabilności funkcjonowania miasta. Stabilność działania tak dużego organizmu publicznego jak miasto jest podstawowym zadaniem organu stanowiącego Rady Miejskiej Grudziądza oraz organu wykonawczego prezydenta Grudziądza. Wynika to wprost z istoty samorządności, która oznacza m.in. samodzielność finansową, ale także, co za tym idzie, odpowiedzialność za nią. Część członków komisji wychodzi z założenia, że operacja zbycia nieruchomości szpitala jest wystarczającym argumentem, aby pozytywnie zaopiniować projekt uchwały budżetowej pomimo negatywnej opinii RIO. Przypomnę, to jest cały czas stan na 13 grudnia. Należy jednak podkreślić wątpliwości merytoryczne ciążące nad tą transakcją, która nosi wyraźne znamiona kreatywnej księgowości.
Ponadto w żaden sposób ten księgowy zabieg nie rozwiązuje problemów finansowych szpitala. Co gorsza, sposób wdrożenia w życie tej operacji powoduje, że funkcjonowanie miasta w wymiarze finansowym w następnym roku zależeć może od rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody. Nadmienię, że prezydent Grudziądza w mijającym roku wywołał z tym organem spór dotyczący właściwości wojewody jako reprezentanta Skarbu Państwa w zakresie bycia organem tworzącym, co w konsekwencji sprowadzało się do próby przekazania szpitala wraz z jego 500-milionowym zadłużeniem wojewodzie. Jak wiemy, zanim wojewodzie został przegrany przez władze miasta, to przykład moim zdaniem nieodpowiedzialnego stawiania wszystkiego na jedną kartę. Prezydent Grudziądza nie zapewnił bowiem żadnego alternatywnego planu, choć z troski o bezpieczeństwo i stabilność powinien to zrobić jako jedyny organ wyposażony w inicjatywę uchwałodawczą w zakresie budżetu, a także aparat niezbędny do jego przygotowania. W mojej ocenie kluczowym problemem tej sytuacji jest błędne przygotowanie projektu uchwały budżetowej na rok 2017, głównie poprzez oparcie jej na nierealistycznych założeniach, a także z powodu niewykorzystania doświadczeń nabytych w mijającym roku, m.in. w zakresie sporu z RIO o kształcie uchwały budżetowej na rok 2016, sporu z wojewodą o właściwość organu tworzącego szpitala, kolejnej nieudolnej próby restrukturyzacji finansowej szpitala, utraty wiarygodności miasta jako partnera banków i innych instytucji finansowych. Przygotowany projekt uchwały budżetowej na rok 2017 nie daje szansy na ustabilizowanie sytuacji finansowej Grudziądza, a wprost przeciwnie, potęguje problemy oraz wprowadza permanentny stan tymczasowości wszelkich działań. Sytuacja ta jest absolutnym zaprzeczeniem istoty budżetu jako podstawy działań miasta. W związku z powyższym projekt ten nie zasługuje na dalsze procedowanie. Dziękuję bardzo.